witam Państwa serdecznie. Mateusz Sala na krawędzi szkła. W dzisiejszym odcinku Winnica Turnau. Jest to kooperacja Grzegorza Turnała i rodziny jego. Szlachetny zbiór, proszę Państwa, zakupiony za 69 zł w sklepie z winem na ulicy Starowiślnej w Krakowie. Byliśmy w tamtym tygodniu w winnicy małej i nieznanej i teraz uciekamy do projektu niezwykle profesjonalnego. Do projektu też nieoczywistego, ponieważ jedna z najdalej wysuniętych na północ winnic, Baniewice, 60 km do Szczecina. Koło zamachowe, można powiedzieć, tego projektu, czyli pan Zbigniew Turnał, kuzyn jakże słynnego Grzegorza Turnała, miał gospodarstwo rolne, na którym bodajże uprawiał rzepak, bądź nawet dalej uprawia. I tam w 2009 roku razem z synem i jeszcze przyjacielem i zaangażowali do tego pana Grzegorza, zaczęli myśleć i zaczęli nasadzać na początek 400 krzaków. Po roku dosadzili coś 4000 krzewów. W tym momencie ja wiem, że ta winnica miała już 28 hektarów w 2017-18 roku. Wiem, że oni mają im jeszcze rozsadzać. Podobnoż w tym momencie, jak powiedział nam pan w sklepie, jest to największy na świecie producent Solarisa. Właśnie obiałe odmiany opierają się tam na tej winnicy i Solaris w tych trudnych północnych warunkach jest królem. Jest to winnica w pełni produkcyjna. Została odnowiona stara stodoła, czy też stara stajnia XIX-wieczna, w której wbudowana jest profesjonalna, produkcyjna winiarnia. Łączna liczba i pojemność trzypoziomowych tanków to jest chyba 180 tysięcy litrów, także na 20-kilkuhektarową pojemność aż nadto. Mają tam automatyczne odszypułkowarki, mają tam cały profesjonalny sprzęt, który czyni pełnowartościową, produkcyjną, przemysłową winnicę i winiarnię. Szlachetny zbiór, proszę Państwa, czyli Botrytis cyrenea. Trąbkopodobny grzyb, który przysysa się nam do grona, wysysa z niego wodę i tak rodzynuje je na krzaczku, czyli coś, na czym opiera się cały Tokaj, czyli wszystkie Tokaje Aszu właśnie są robione na Botrytis cyrenea, a tutaj mamy do czynienia właśnie z Solarisem dotkniętym Botrytis, czyli późniejszym zbiorem, przez to mniejsza buteleczka, 375 ml, ale tak z reguły w mniejsze butelki pakuje się wina dotknięte szlachetną pleśnią i właśnie ich koronna odmiana Solaris. Bardzo podoba mi się nazwa tego wina. Szlachetna pleśń i szlachetny zbiór, jakże szlachetnie. 2016 rocznik, 78 gram cukru podobno ma to wino, także dosyć znacznie, ale 9 gram na litrze kwasowości. Jako, że mamy do czynienia z rodziną Turnau, proszę pamiętać, że zwieść nas może ciągnący ulicami tłum. Solaris. W tym miejscu należy wspomnieć, że cały ten projekt, czy też przy całym tym projekcie wspierał rodzinę Turnau Frank Faust, który jest winiarzem wywodzącym się z rodziny z ponad 100-letnią tradycją. On projektował bodajże całą winiarnię i też konsultował całość nasady. To oni tam sadzą też Rieslingi, oni tam sadzą Johannitera, oni tam sadzą wiele białych odmian, jako że jednak w tym północnym klimacie czerwone odmiany to jeszcze chyba nie jest to, ale chyba też tam jest jakiś regent. Bardzo ładnie pachnie koreczek. Przynieśliśmy sobie dwa kieliszeczki. Zrobimy najpierw nos z takiego mniejszego wylewu. Bardzo jest tutaj egzotycznie, bardzo jest tutaj tak tropikalnie, bardzo jest tu pełnie. Jest słodki melon, jest też ta nuta grejpfrutowa, jest potężna właśnie słodycz i koncentracja taka, która by nam odpowiadała jakiemuś Tokajowi Aszu, takiemu trzyputoniosy.
jest na szerszym wylewie, tutaj koncentruje nam bardziej słodko, na szerszym wylewie bardziej nam to podchodzi w jakiegoś takiego zielony grapefruit, pomelo, jakieś zielone jabłko i słodycz, słodycz, bardzo ładna słodycz, bardzo ładnej gęstości i czystości, taki złoto-zielonawy troszeczkę jest. Usta mają agrestową kwasowość, agrestowo-grejpfrutową, na takiej lekkiej, benzynowatej, właśnie jakby smacznej nutce, bardzo słodkie, takie, ja wiem, koncentrat jakiś taki brzoskwiniowy, albo właśnie jakiś taki pudding jakby brzoskwiniowy. To wrażenie słodyczy nam daje, nam lekkiej takiej miodowości, a znowu zaraz bardzo ładny balans do kwasowości. Niezwykle udane i niezwykle przyjemne, słodkie wino. Mamy jakby taką lekką, świeżą nutę jałowcową, jakąś taką zwietrzałą miętę, albo lekką pokrzywę właśnie gdzieś na tym grejpfrucie. Nie do końca wiem, gdzie te polne kwiatki. Może już wyszły, może już się zintegrowały. I ten Solaris, za którym ja w oryginalnej wersji nie do końca przepadam. On jest tak już popularny w naszym kraju. Ale być może tam przez to, że to jest ta północ, to ten Solaris jest bardziej taki jakiś wytrawny, bardziej burgundzki, gdzieś powściąga tą swoją taką jakby nadowocowość, troszkę taką sztuczną. Tutaj troszkę w tych takich ciekawych nutkach benzynowatych jakby się objawiający też. Damy piąteczkę. Usta. Pięknie. Ten balans kwasowości i słodyczy, te agresty, te grejpfruty, ciągnąca kwasowość na pełnej, krągłej, opasłej, owocowej słodyczy. Piąteczka. I subiektywnie polskie wino z Botrytis Cyrenaeas. Dużego zakładu tak naprawdę na polskie warunki, olbrzymiego, ale cały czas zrobionego zgodnie ze sztuką. W nie najgorszej cenie, 69 zł za późno zbiorowe, szlachetną pleść, wino, 2016 rocznik, wino, to jak ono nam się w tym momencie prezentuje, to bez problemu 10 lat można by poczekać i patrzeć, co tam się będzie nam kręcić. Trzeba śpieszyć i kupić tego więcej i odłożyć. Subiektywnie 5. Dziękuję Państwu serdecznie. Na winnicę Turnał, oj, jeszcze tam wrócimy. Ciekawie się tam dzieje. To ich wino lodowe. Wino lodowe, zrobione z zamarzniętych gron się robi wina lodowe. Unikat na skalę Polski przy ocieplającym się klimacie, to za niedługo będzie unikat wszędzie. No za niedługo to może tylko w Polsce będzie można robić wina lodowe i w Finlandii, w Szwecji, etc. Zachęcam do subskrybowania. Do zobaczenia w następnym Czas na Whisky. Do widzenia.